Cześć wszystkim, z tej strony Charmin, jestem z Agnieszką. Cześć. Awokado, jakby ktoś nie tak, skończył. Agnieszka nawet, a awokado mamy, także idealnie nam się wybrało. A faktycznie, no faktycznie. I to moi drodzy, żeśmy się umówiły z Agnieszką, że zrobimy sobie Ugly to Beauty, także jesteśmy, nie wiemy co przed nami, mamy 10 minut, musimy zrobić wszystkie stroje i pewnie zemrzemy w połowie, ale no to zobaczymy jak. Tak, możemy robić co chcemy, używać modów jakich chcemy i już w ogóle nagrałyśmy to wcześniej, ale Hani wywaliło prąd. Ty mi nic nie mów, nie? Naprawdę, cię wyzyłam po prostu. Dwie wiertarki poszły i... No i to tak jest, jak się ma męża z teściem, to ty tak wygląda, słuchajcie, także no, strzeżcie się wszyscy. Tak, dobra. O, to was wszystkich czeka. Dobra, kochane, to co, zdejmujemy. Zdejmujemy, odpalam, minutnik, 3, 2, 1, uruchom. Jezu, ona jest jeszcze gorsza niż tamta poprzed. O mój Boże. Taką ma ładną brew. To jest żona Shreka. Może być. Dobra. Dobra, rozbieramy. I naprawdę wygląda jak Shrek. Coś w tym jest. I Boże, znowu ma taką piękną tę o Boże, jaką tę żuchwę ma, jakiego nosa ma. Kobieto. Oko ci uciekło do wewnątrz. Najpierw przede wszystkim skóra. No ja znowu o tym zapomniałam, dziękuję za przypomnienie. To jest dość istotne tutaj. Zdecydowanie. Dobra, nos muszę zniżyć. Dobra, idę w tę skórę, bo znowu zapomnę i znowu wybiorę na chybił trafił. Nie chciał mi się brzuch zmniejszyć, nie wiem czemu. O, świetnie. No, mi troszeczkę się zmniejszył, cycki do przodu, moja droga. No dobra. Już ze skinem wygląda lepiej, ale też nie, tak. Nie jest to powalające. Ja uwielbiam, jak oni robią te małe oczka. Tak, te źrenice takie, jak u takiego psychopaty trochę. Prawda, dokładnie. Jezu, ten nos, jak ten nos zmniejszyć? Ona po prostu przyjmuje więcej tlenu. O Jezu. O Boże. Agnieszka, już się teraz zrozumiała. O matko. A, dobra. Ja to sobie zapiszę, nie? To będzie też dzień. Jak mają takie wielkie uszy, to Wi-Fi odbierają. To też tak słyszałam. A to tego to nie słyszałam. To jest w ogóle. Dobra, obracamy oczka. Kochana, na razie wiertarka nie poszła w ruch. Jezus, jaki ona ma profil! Jak się obraca oczy? A dobra, już mam. Nieważne. W kącikach, co tu się... No właśnie, ten profil jest też jakiś taki dziwny. Też ją zrobiłam i jakoś tak mi nie pasuje. Ona po prostu jest bokserem z zawodu. Jezu, kochana, czemu ty masz taką dużą żufę? Jak te żufy się zmniejsza, cholera jasna, no. Człowiek nie grał dawno i nie umie żufy zmniejszyć. Mnie te nosy przerażają najbardziej, to jest. Jezu, no. Mój to wyszedł taki typowo, taki azjatycki nosek. Tak? Nie, ja tu mam jakiś taki... Nie wiem, co ja tu mam. Jesteś? Jestem. A dobrze, już. Nie, no tak jak mówiłam, miałam wejście smoka przed chwileczką, także musiałam się wyciszyć na sekundeczkę. Okej. Boże, ile mam czasu? A bo ta szyja jest taka gruba, to temu, dlatego ta żupa tak tragicznie wygląda. 7 minut mamy, spokojnie. Damy radę. Dobra. Panią troszeczkę odchudzimy i zmniejszymy pani mięśnie, bo mięśnie to ty pani masz niesamowite. No. Chciałam takie mięśnie. Mówię, że jest bokserem. A te łydy jakie, Jezu. O Boże, co ja zrobiłam za głupotę tutaj? Nie. No bo jak mi się ten nos nie podoba, jak ten nos zmienić? No. Nozdrza. No za nozdrza łapiesz i przeciągasz do siebie. Właśnie wiem, ale jakoś tak mi tak się jak się nie podoba. Dobra, kochana, nie ma, ale ona przynajmniej nie ma tych paskudnych rzęs. Ano, no to jest prawda, to jest prawda. Dobra. Lecimy z tym koksem na początku rzęsy, tak? Pierwsze co ja robię, to ja zawsze daję rzęsy, bo ten film od razu inaczej wygląda. Tak, no to jest prawda. Skin i rzęsy.
Tak, dokładnie. Bez skina to pani nie podchodź. Jezu, ja nie rozumiem, jak można grać bez skina. Można. Można grać bez skina. Kiedyś sobie próbowałam tak wywalić wszystkie mody, grać tylko z tym, co jest w grze i teraz to już jest dużo fajnych rzeczy. To spokojnie można. Boże, moja wygląda jak Michael Jackson. No seryjnie. O Boże, dlaczego? Dlaczego? To pewnie przez ten nos. Co? Ale to możesz jeszcze go zmienić, wiesz o tym. Ja mamy wiem, tak. Ale już nie będę miała po tym czasu, żeby ją ubrać. I już chyba wolę ubrać. Dobra, zakryję jej twarz tylko włosami, nic nie będzie widać, no. O, tak się powinno robić Ugly to Beauty, no. Zakryję twarz, zakryję ją włosami. Co, nie, nic nie będzie widać. Bardzo dobrze. No dobra, to nie będzie tak. Ja to teraz muszę kolor włosów dobrać. A baby hair nie dajesz? Przyznam się bez bicia, że nie mam. A. Kiedyś miałam, ale gdzieś mi tam się zawieruszyły i zapomniałam dodać z powrotem. A jak tak. Zwykle nie mogę tego znaleźć w tym całym swoim bajzlu. A to już inna sprawa. To jest inna sprawa. Dobra, czemu ja tu sobie nie klikłam, że ma być tylko zmodyfikowana zawartość? No i ja będę lecieć przez miliard. No to wiesz co, to ja nie klikam już, wiesz, bo ja tak lecę, jak widzę i coś tam zawsze się wybierze. Dobra, nie jest tak źle, dobra. Nie, jest całkiem spoko. Jezu, ja o brwiach zapomniałam, Boże. Ty, ja nie patrzę na zegar, 4 minuty 20 zostało. Co? Nie dobra. Mogę patrzeć na wszystko. Dobra, to ja już robię. No i znowu, przecież przed chwilą ubierałam kogoś, teraz znowu nie będę miała co ją ubrać. O, dobra, niech zostanie tak. Nieźle, dobra. A nie, jednak trochę jest źle. Dobra, trudno, nie mam już czasu. Jak ją odzoomowałam, to już było źle. No, ja już odzoomowałam dawno i stwierdziłam, że dobra, to trudno. Jeszcze kot tu szaleje, bo jest zazdrosna, że ja gadam z kimś innym. Pozdrawiam kota. A ja Miśka też cię pozdrawia. Ach, dziękuję. No moje, tak jak widziałaś, są na zewnątrz. 3,5. Jezus Maria, dlaczego się tak tu roztkliwiam nad tym robić? Co? Mamacie? Zostały 3,5 biduty? Tak. Dobra, ale tym razem pamiętam, że jestem na oficjalnym. Dobrze. O, dobra, niech będzie tak. Teraz buty szybko. Czemu ja się bawię w jakieś kolory? Ja powinnam wziąć pierwszy kolor z brzegu, no nie? A nie się zastanawiać. Tak samo. Zielę. Wstyd po prostu. Dobra. Teraz jedziemy z oficjalnym. Dobra. Ja już oficjalny skończyłam, nawet i Jezus! Dobra. Sport. Ej, no ja teraz daję te rzęsy, to nie. Dobra, sport, no i znowu tu nie, że mnie klikła, że mają być zawartość zmodyfikowana, na cholerę, jasne. Jaki obwisły biust zrobiłam, matko, przepraszam cię. A no dobra, no trudno, biusty są ruczne, no. Oczywiście, no, ale jak mogę jej zrobić operację, to... A wiadomo. To chcę zrobić ją dobrze. A nie, żeby było jeszcze gorzej niż przed zmianami. Ej, ona przyjdzie do ciebie z zażaleniem. Tak. Zapomniałaś się zrobić. No, masakra. Dobra. Do snu. Ja dalej jestem w tych... do ćwiczenia. Tak? Dobra, okej. Okay. Dobra, do snu jestem. Przybyłam. Okej, okay, tu. Dobra, mój mąż stwierdził, że jeszcze mam trochę czasu, to jest dobrze. No, to podziękować mężowi. Dobra. Boże, co ja jej tutaj dałam, masakra, dobra. Ile mam czasu? Minutę 35. Cholera jasna, nie zdążę. Za żadne cechy z tego, nie zdążę. Jest szansa, że możemy nie zdążyć. A przecież już żeśmy robiły próbne, kochane, co było wtedy ogarnąć czacza, a teraz... No właśnie, nie wiem czemu wtedy tak na styk nam wyszło. Właśnie, aż jestem z nas dumna. Dobra, do pływania. Minuta została.
Jezu, ja nie jestem przygotowana na to. Dobra, to pływanie, chodź żeś tu. No dobra, zrobimy jej takie coś. Może być. Dobra, jestem na gorącym. Idzie okej. Ja też. Właśnie weszłam na gorący. Matko, do ciebie, co ja mam ci dać na gorący? Okej. Dobra. I zimna. 40 sekund. Co? Nie. 40 sekund. Dobra. Jestem gotowa. Już? Nie, w sensie, nie, jestem gotowa na te 40 sekund. Dobra. Rajtuzy, szybko. Jezu, ty jeszcze rajtuzy mi dajesz. No, a to akurat tak jest ubrana, że musi mieć. Cholera, jasne, no ja nie zdążę. Dobra. Uwaga, zostało 10, 9, no 8. To ja ci nie dałam żadnego makijażu. A ja dałam tylko w jednym, w innych się dodały gdzieniegdzie same. I koniec. Już jest koniec? Tak, to już jest koniec. Zdejmę z ciebie ten makijaż, przykro mi, kochana, jesteś naturalna. Dobrze, kochana, ja wciskam stop. Za chwilę. Także, moi drodzy, ja tu tylko się upewnię, że mi znowu nie będą drylować. Dobra, wcisnęłam stop. Okej, okay. Dobra, jestem znowu gotowa, to wciskam z powrotem start. Dobra, okej. Dobra. Dobrze. To co, udało nam się te 10 tak, minut na styk. Zrobić. Znowu na styk. No jestem ciekawa, kochana, jak ci wyszło. Pewnie zaraz się podzielimy z dziątkami. To co, chyba przejdziemy przez wszystkie stroje i to będzie na tyle. Cześć, kochani, to znowu ja z tej strony. My już jesteśmy z Hanią po metamorfozie tej przepięknej simeczki, którą pobrałyśmy z galerii, jak widzieliście. Ja wam teraz chcę pokazać, jak wyszła simeczka u Hani, u Charmin. Proszę bardzo, według mnie wyszła bardzo, bardzo śliczna, bardzo taka delikatna. W ogóle bardzo mi się podoba ta kolorystyka, to połączenie koloru oczu i włosów, bardzo fajne ciuchy. No powiem wam, że jak na 10 minut zaledwie, to naprawdę wyszła Hani bardzo, bardzo naprawdę śliczna i urocza. Bardzo mi się podoba. Ja podesłałam Hani zdjęcia swojej simki. Wy ją widzieliście, ale Hania dopiero później zobaczyła, bo jej przesłałam fotki. Także jej ocenę, jej reakcję na moją simkę zobaczycie u niej na odcinku, u niej na kanale też. Nie wiem, czy tego samego dnia, co ja wrzucam dzisiaj, ale na pewno niedługo po moim albo razem z moim, to też się u niej pojawi odcinek na kanale. Dziękuję bardzo Hani za zaproszenie do tego uroczego i prześmiesznego wyzwania. Szkoda, że tak krótko, kurczę, dałyśmy sobie tylko 10 minut na to, co było po prostu jakąś masakrą czasową. Nie mówiąc o problemach technicznych, bo to bardzo nas to rozśmieszyło w trakcie. Akurat tego dnia wszystko musiało się rąbać, ale jakoś dałyśmy radę i myślę, że jak na pierwsze takie nasze nagranie było naprawdę super. Było naprawdę bardzo miło i dzięki jeszcze raz Charmin za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Także trzymajcie się, kochani. Wpadajcie do Charmin na kanał. Bardzo gorąco Wam jej kanał polecam. O, tak chciałam. Ładnie, składnie to powiedzieć. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa. Cześć.